Witajcie kochani, zatrzymujemy się w tym pięknym czasie wakacyjnym przy Słowie Boga, które ciągle nas prowadzi i poucza. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Rozważając ten fragment, po raz pierwszy spojrzałam na niego inaczej. Zobaczyłam apostołów, w tym także siebie, którzy mają wielkie mniemanie o sobie i zaczynają kierować ruchem. Ty możesz do Jezusa, ty nie. Ty możesz, ty nie. I Jezus jakby zamknięty w klatce. I serce mi wołało, to nie jest Jezus, to nie jest Jezus. Jezus na szczęście jest wolny. Jezus na szczęście może przyjmować wszystkich. I my jako apostołowie, jako ci, którzy jesteśmy przy Nim blisko, możemy uczyć się tego, że Pan chce przyjmować każdego. Możemy się dzisiaj zastanowić, czy nie jesteśmy takimi kierującymi ruchem, którzy będą mówili, kto może przyjść do Jezusa, a kto nie. Nigdy tego nie róbmy. Prośmy Pana o proste, pokorne serce i prośmy Go, aby to On zawsze był pierwszy, a my zawsze za Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Matko pokory, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknego dnia. 18 sierpnia gramy koncert w Licheniu o godzinie 17. Serdecznie Was zapraszamy. I zapraszam jeszcze do pieśni Jeden jest tylko Bóg, mój Pan. Do zobaczenia.